Ludzie sceny i teatru w anegdocie. W roku 1926 Stanisław Daczyński grał w Teatrze Polskim w bajce Orota, Królewicza Zaklętego w kota. W jednej ze scen Twardowski, czarnoksiężnik, pyta owego kota: kto ty jesteś, kotku? Nagle z widowni odzywa się cieniutki i dźwięczny głosik: proszę pana, przecież to tatuś Jędrusia. Władysław Grabowski, aktor warszawski, grając przed wojną w jakiejś sztuce, posłyszał dochodzące z widowni szmery. Potem ktoś krzyknął: głośniej! Grabowski wyszedł na proscenium i, skłoniwszy się uprzejmie, zapytał: którą kwestyjkę mam powtórzyć?